Szanowni Państwo, postanowiłem ocenić dokument, który do nas dotarł od pełnomocnika do spraw CPK, pana ministra Chorały, który 21 lipca na posiedzeniu w Baranowie, posiedzenia wspólnego, powiedział, że nikt mu nie będzie pisał ustaw lub te nowelizacji. Bo w historii tak było, że jeśli ktoś pisał nowelizację ustawy lub nowe ustawy, kończyło się to mafiami. No, tak się złożyło, że pracuję w zespole do spraw nowelizacji CPK, który opracował gotowy projekt, który niestety pan minister skrytykował i w całości odrzucił. W jego dokumencie jest wiele rzeczy, które są kontrowersyjne. Mało tego, dokument jest niepełny, bo sam jego tytuł mówi o wyciągu dla Społecznej Rady do Spraw CPK. Co to znaczy wyciąg? To znaczy, że jakieś jeszcze haczyki, jakieś inne kruczki prawne pozostawił pan minister dla siebie. Więc uważajmy, abyśmy nie popełniali błędów i pracowali przede wszystkim nad tą nowelizacją. Wszystko robimy, aby ten projekt, który myśmy opracowali, być może pan minister Chorała również swoim kanałem, bez konsultacji czy w sposób manipulacyjny będzie nas włączał do tak zwanych konsultacji społecznych. Jak widać, nie popartych żadnymi argumentami, a to, co my mówimy na spotkaniach, ma zupełnie inne odbicie w materiale pisanym. Więc taka jest wiarygodność tych ludzi. Mało tego, widzimy, że tylko są istotne, ważne pieniądze powołuje się kolejne elementy ale o tym za chwilę kiedy będę omawiał ten do, dokument, kiedy Państwo zobaczycie. Oczywiście nie cały będę omawiał. Zastanawiamy się również nad przekazywaniem informacji bieżących i jej oceny. Być może będziemy robić wywiady środowiskowe z ludźmi, gdzie będziemy najciekawsze najcie elementy Państwa zapoznawać. Pan minister Chorała już wielokrotnie stwierdzał, że sam zrobi projekt nowelizacji do ustawy o centralnym porcie komunikacyjnym. Zobaczmy, co w tym dokumencie, który dotarł do nas niedawno, czytamy. Dla mnie od razu zrzuciła się taka myśl i uwaga, że jest to wyciąg. Dla społecznej rady. Czyli tu są rzeczy mało istotne, nieznaczące, wiele, które ma się zająć rada, a rodzynki pan minister zostawił sobie. Na tej samej stronie, na samym dole, widzimy uwagę, że przedstawione rozwiązania nie mają charakteru ostatecznego oraz mogą ulegać zmianom w wyniku konsultacji, publicznych, jakich przecież rząd wrzuca nam tematy zastępcze, poboczne, a nie to, co jest istotne i ważne. My przekazaliśmy Panu ministrowi nasz projekt nowelizacji, ale został on w całości odrzucony, który, w którym stwierdzili, że absolutnie się nie nadaje, bo nie mieści się w kategoriach prawnych. No, jeśli się nie mieści to w kategoriach prawnych, to należy to uregulować. To, co jest popsute, należy naprawić. Czytamy dalej. W toku rządowego procesu legislacyjnego zostaną przedstawione wyniki rozmów prowadzonych przez przedstawicieli pełnomocnika do spraw CPK, spółki CPK oraz społecznej rady. Zobaczcie Państwo, jak jesteśmy wciągani w ten nurt manipulacji informacyjnej i medialnej. Otóż z nami niewiele chcą konsultować, a jeśli przyjmują do, to, co zostało zrobione przez nas, to zostało to skrytykowane i w całości odrzucone. Więc będzie prawdopodobnie podawane to, że uczestniczyliśmy w konsultacjach społecznych i jest to wynikiem naszej wspólnej pracy, co jest oczywiście ohydnym kłamstwem i zaprzeczeniem tego, co w demokracji powinno być. Postanowiłem zajrzeć do tych zapisanych kartek, które nazywa się projektem nowelizacji w sprawie CPK. I na samym początku jest rozdział drugi, co zaskoczyło mnie i muszę z Państwem się tą uwagą podzielić. Powołuje się Fundusz Rozwoju Obszarów Otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego. Co to takiego jest? W celu wsparcia realizacji zadań spółki celowej w zakresie zapewnienia optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego, oraz przestrzennego na obszarze otoczenia CPK, tworzy się Fundusz Rozwoju Obszaru Otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego, zwanego dalej Funduszem. Jak to? To w związku z tym. Spółka, która zatrudnia już prawie 200 osób, nie będzie mogła sobie dać rady z tak y, ważnym, sztandarowym programem, jakim y, nazywa się y, CPK, to trzeba powołać fundusz specjalny, który ma wspierać jeszcze spółkę. No, rozumiem, za tym kryją się stanowiska. Stanowiska dla naszych, oczywiście. No, i zobaczmy, co będzie się, czym się będzie ten fundusz zajmował. Fundusz jest państwowym funduszem celowym. Dysponentem funduszu jest spółka celowa. Obsługę bankową funduszu prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego, o cóż, my tu widzimy, na którego wpływ ma nasz pan premier. Ale jedźmy dalej. Zobaczmy, co. Co tu jeszcze jest wymyślone? W artykule 18b środki funduszu pochodzą z, no i tu jest, dochodzimy do sedna. Nie dość, że stanowiska dla naszych, to jeszcze i pieniądze. Dotacje celowe z budżetu państwa w części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu, czyli Spółka dostała już 300 milionów złotych, z czego w pierwszym półroczu już zdążyła skonsumować 12 milionów złotych na swoje potrzeby. Rozumiem, że do końca roku będzie około 25 albo może i więcej dotacja celowa z budżetu państwa, z części budżetowej, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej. No zaraz, zaraz. Nie bardzo rozumiem, my budujemy wojskowe lotnisko czy cywilne lotnisko? Bo zaczynam się gubić, szanowni państwo, jeśli chodzi o tak poważny, centralny port komunikacyjny, który ma być portem lo lotniczym, ale dla samolotów wojskowych, to chcę powiedzieć, że jest to głupotą. Budowanie w jednym miejscu tak potężnego portu lotniczego, bo przeciwnik wystarczy, zniszczy jeden port lotniczy, a całe lotnictwo nie będzie działać. Jedźmy dalej. Innych dotacji z budżetu państwa. Jakich innych? Znowu chodzi o jakieś pieniądze, które będzie trzeba przekazywać temu funduszowi. Otóż. Będą to również wpływy z innych środków publicznych, w szczególności na zasadach określonych w programach wieloletnich. Co za tym się tu kryje? Znowu publiczne pieniądze pójdą na marnotrawienie tego i konsumpcję, oczywiście dla naszych. Więc wspierajmy to, co jest rodzinne. Rodzinne y, zatrudnianie ludzi którym trzeba zapewnić również godziwe płace środki pochodzenia ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zaraz zaraz chwila chwila czy my budując to lotnisko przypadkiem nie budujemy go dla kogoś innego że my będziemy tylko tutaj figurantami mogli obsługiwać szalety Zamiatać pasy startowe i tym podobne? No nie. Szanowni Państwo, w kolejnym punkcie są dobrowolne wpłaty i darowizny z zapisów. No nie wiem, kogo one miałyby dotyczyć i jakich podmiotów. Oraz wpływu z innych tytułów. No proszę, proszę. W związku z tym, jak widać, szerokim strumieniem mają płynąć. Pieniądze, a na razie tylko mamy zamieszanie medialne. Oczywiście, my jesteśmy przeciwni taki, takiemu podejściu, my jesteśmy w ogóle przeciwni budowie tego portu lotniczego, tym bardziej, że mamy o wiele lepsze, łatwiejsze i tańsze rozwiązania, które nie szkodzą środowisku, nie pozbawiają ludzi dorobku kilku pokoleń a także są o wiele bezpieczniejsze i w krótszym czasie do realizacji. Chociażby port w Modlinie, który za płotem ma tysiąc hektarów gruntów klasy piątej i szóstej i, i są to grunty Skarbu Państwa, gdzie nikogo nie trzeba wysiedlać. W związku z tym, tym kierunkiem należałoby się zająć. Rozumiemy, że to nie jest po linii politycznej. Patrząc na konstrukcję tych kartek zapisanych, który nazywa się nowelizacja, czy wyciąg do nowelizacji specustawy, to co możemy powiedzieć? Widzimy, że na co te pieniądze będą przeznaczane. Fundusz będzie je przeznaczał na finansowanie świadczeń, o których mowa w rozdziale drugim B i drugim C współfinansowanie. W tym w postaci zapewnienia wkładu własnego projektów realizowanych projektów realizujących projektów realizujących strategię rozwoju obszarów otoczenia CPK, o której mowa w dziale czwartym. Szanowni Państwo, otóż chcę powiedzieć, że jest to dla mnie logiczne. Każda firma, która zajmuje się daną dziedziną, daną branżą, jeśli pojawiają się pieniądze na przerobienie, to oczywiście będzie przystępować i będzie chciała te kontrakty realizować, nie patrząc na skutki społeczne, na skutki środowiskowe czy też skutki finansowe. Kolejnym przeznaczeniem tych środków będzie wpłata na wynagrodzenie dla Banku Gospodarstwa Krajowego. W związku z tym zobaczmy, jak są transferowane pieniądze z budżetu centralnego do banków i różnych instytucji, które, że tak powiem, powstają jak grzyby po deszczu, aby tylko przerabiać pieniądze. Zobaczmy dalej. Na każdej stronie, jak widać, jest również ta sama uwaga, żebyśmy nie zapomnieli, przeglądając tego dokumentu, o czym de facto mówimy. Kolejna uwaga, która mi się rzuciła, to w rozdziale 2, artykuł 18. Podmiot realizujący zadania opisane w niniejszym rozdziale. Przetwarza następujące dane osobowe dotyczące osób ubiegających się o jednorazowe świadczenie rozwojowe. I tu jest wszystkie nasze dane. Ja chciałbym zauważyć, że odwracamy filozofię tego wszystkiego, żeby na końcu spółka i pełnomocnik i jego biuro mogło powiedzieć. Że to my domagaliśmy się tego portu lotniczego i jego budowy. To my domagaliśmy się naszego wywłaszczenia. Proszę bardzo, jeszcze raz, dane osobowe dotyczące osób ubiegających się o jednorazowe świadczenie. W związku z tym, wypełnianie takiej ankiety powoduje, że w wykazie konsultacji społecznych i faktów będzie to y, przypisane nam. Mieszkańcom przypisane będzie to społecznej radzie. Mojego przyzwolenia na takie postępowanie absolutnie nie ma. Tym bardziej, że na posiedzeniu wspólnym strony rządowej i społecznej Rady mówiłem o tym, dlaczego wybrano lokalizację akurat baranów, kiedy były trzy lokalizacje grodzisk, Grujec, tam nie robiono żadnych badań. Przecież to jest podstawą, żeby zweryfikować teren, żeby zrobić wstępne badania, a po analizie tego materiału można było wybrać właściwą lokalizację. To jest element właściwego postępowania. Dzisiaj, nie mając żadnych dokumentów, mając tylko przesłanki z 2010 roku, próbuje się budować mit. Nie wiadomo dla kogo, prawdopodobnie dla innych firm, bo jeśli nasz przewoźnik narodowy rocznie przewoził 10 milionów pasażerów, to ja prze, przepraszam bardzo, ale czym ma przewozić, jeśli nie ma samolotów, ten przewoźnik, jeśli powstanie tak duży port lotniczy? W moim przekonaniu nasuwają się proste wnioski, że jest to port budowany, Oczywiście, nie dla nas, a dla innych linii lotniczych, żeby mogły tu robić różnego rodzaju biznesy. I kolejne moje spostrzeżenie. Nie wiem, w którym kierunku my idziemy, ale do tej pory rozmawialiśmy o dwóch rzeczach. O celu publicznym, czyli lokalizacji samego lotniska, na które potrzeba jest około 3000 hektarów, a tu mówi się o 74 km kwadratowych. Pytam się, pozostała część rozumiem, że będzie w dobrowolnym wykupie dla osób proponowanych, które tu mieszkają. Przypomnę, że teren planowanej rezerwacji zwiększył się z 66 km do 74. No, jeśli ta władza, jeśli biuro pełnomocnika, jeśli spółka uznaje, uzna, że teren jest potrzebny pod biznes około lotniskowy większy, to pewnie tę strefę poszerzy i będzie niestety odbierać nieruchomości kolejnym osobom, które mieszkają na tym terenie. Szanowni Państwo, w odpowiedzi dla pana ministra Chorały na jego y, zapisane kartki, papiery, który się nazywa projekt nowelizacji y, ustawy do spraw CPK, wyciąg dla Społecznej Rady, to my, mając tylko termin bardzo krótki, 10 dni na ustosunkowanie się do tego, terminu żeśmy dotrzymali, i 21 września Społeczna Rada Przyjęła takie stanowisko, wysyłając do prezesa spółki ocenę tego projektu, który do nas dotarł. Dokument zawiera 39 stron merytorycznych uwag, które nie mieszczą się w naszym przekonaniu w kategoriach prawa, więc będziemy pewnie jeszcze również do tego wracać. Jak widać, Zajmujemy się tym, co istotne i ważne. O tym będziemy Państwa informować. Kończąc tą informację wstępną, która nazywa się projekt nowelizacji do spraw CPK, a w zasadzie jej wyciąg, będziemy analizować i przekazywać Państwu kolejne informacje, które są niebezpieczne. Dla tych ludzi, którzy są w terenie rezerwacji tego terenu. Teren, przypomnę, cały czas się poszerza. Boję się, że będzie kolejne poszerzenie i kolejni ludzie będą poturbowani. Chcę powiedzieć, że w obliczeniu na naszych danych strefa bezpośredniego oddziaływania na to lotnisko to jest ponad 300 tysięcy ludzi. Tu planuje się również wielką spalarnię śmieci. Tu planuje się wielkie pola fotowoltaiczne. Tu planuje się olbrzymią elektrociepłownię. Do lotniska będzie trzeba doprowadzić z dwóch stron prąd, czyli 400 KV. Trzeba będzie wybudować kolejne odcinki kolei i kolejne odcinki dróg. Pamiętajcie, że na tych trzech gminach Baranów, Teresin, Wiskitki będzie mało miejsca, gdzie będzie można się pobudować. A jeśli się nawet pobudujesz, to będziesz cały czas miał do czynienia z hałasem i niedogodnościami, które będą dotykać Twoją całą rodzinę, pokolenia.